Witajcie na kanale Kwasogranie. Rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Pranek Koleje za sterami wieczystej Kraków. Tym razem mecz siarką. Pierwsza pozycja 37 punktów, a nasz przeciwnik 9 pozycja i w posiadaniu jego jest 13 punktów. Patrzymy na kalendarz, bo jak wiecie, jest to ważne z naszej perspektywy, ale na ten moment nie powinno być żadnych problemów przy ustalaniu tego składu. Mamy kilku zawodników, którzy są poddenerwowani ich sytuacją w klubie. Jest to na przykład Asamelesz, który odchodzi, Plewka. Tym nie będziemy się zbytnio przejmować. Bargiel dostanie szansę za Kanasmulera. Trąbka Kasolik wypadł ostatnio dobrze. Zostanie Alho po prawej stronie dobrze. Łysiak, Fidziukiewicz, niech będzie Pasalicz, niech będzie Bąk-Ziwecz. Będą mieli szansę. Tutaj chciałbym chyba Hydrowicza zostawić, Łysiaka zostawić. No dobra, zostawiamy na razie tych zawodników. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym spotkaniu. Liczę na Bargiela. Liczę, że te minuty, które łapie Ibao, tutaj jest ten piłkarz, którego przez chwilę obserwowaliśmy. Piłkarz, który rzeczywiście w ostatnim meczu z Wisłą Kraków w Pucharze Polski pokazał się z bardzo dobrej strony. 27-letni napastnik z Japonii, Ibao. Wydaje mi się, że statystyki. Ojejku, ale będzie się dobrze grało. Taka palmota wieczysta. Te stroje mówią wszystko. Nie wiadomo, kto kim jest. Kto kim jest. Iwao właśnie przy piłce. Statystyki, wracając do Iwao, statystyki nie przemawiają na jego korzyść, jeśli chodzi o to, o pozyskanie go do naszego klubu. Aczkolwiek Iwao może być tym piłkarzem, który zaskoczy jeszcze nas jakimś dobrym transferem, no bo tutaj trzeba to żywo powiedzieć, że jest to piłkarz, który może się podobać. Zobaczymy, jak będzie wyglądała jego gra w dzisiejszym meczu. Czy trafi do wieczystej? Pewnie nie, ale tutaj widać, że ma ciąg na bramkę i widać, że potrafi wprowadzić się ożywienie w grze. Teraz Alho. Tylko do Pasalicza, Pasalicz, będzie dośrodkowanie. Fidziukiewicz wychodzi zza obrońcy, ale to jest ciekawy mecz, bo nie wiem, dlaczego ubrali takie same koszulki. Teraz Alho. Różnią się chyba tymi zielonymi wstawkami tylko. Dobra, piłka do Bargiela. Bargiel popatrzył, jest Fidziukiewicz przyjmuje od razu pozycję do strzału i tutaj bez większych problemów się to udaje. Teret. Reyes, czekamy, Reyes, Lisowski, Bao już pol karny, ale na szczęście Reyes i Skuka ładnie rozgrywają tą piłkę. No zobaczcie, co tu się dzieje tutaj. Ibao, na szczęście Listowski jest na posterunku. Pasolik, tylko do Pasalicza. Pasalicz walczy tutaj z zawodnikami siarki, walczy z zawodnikami siarki. Świetna piłka do Trąbki. Trąbka i teraz czy podawać, czy schodzi do środka. Będzie spróba strzału, ale tutaj wytrącony w ostatniej chwili zawodnik wieczystej. No i niestety nie udaje się zdobyć gola. Teraz Trąbka jeszcze raz spróbuje tutaj tej sytuacji stykowej. Fidziukiewicz i kolejny raz radzą sobie obrońcy siarki z zawodnikami wieczystej. Trąbka ma zacięcie ekstraklasowe, więc tutaj powinien wykorzystywać tą przewagę. I był faulowany albo na spalonym Fidziukiewicz. Niestety. Liczymy, że zdobędziemy 3 punkty w tym spotkaniu. Wieczysta po tym meczu będzie miała 40 punktów. Ale to jest tylko marzenie. To jest tylko marzenie. Musimy poradzić sobie w tym meczu z różnymi przeciwnościami, które jak widzicie są. Ajajajajaj, Fidziukiewicz właśnie był w fenomenalnej okazji. Tutaj spłynął przeciwnościami, które są przed nami.
24 minuta. Kasolik. Tak, wspomniałem, na pewno będziemy wyśledni nad wzmocnieniem linii obrony. Statystycznie remis. Rejes, Kasolik, słaba ocena tego piłkarza, pewno tego wydawało się, że wieczysta. Bardzo ładnie spokojnie rozgrywa kilka akcji. Mogło się oczywiście zakończyć bramką, ale tutaj raczej obrońcy raczej tutaj stabilnie zachowywali się na razie w tym meczu. Pasalić, piłka do Kidzikiewicza miała być skierowana przez Barwiela. Mam nadzieję, że wy tak samo jak ja jesteście przekonani, że Wieczysta wygra to spotkanie. Tutaj obym się nie mylił, obyśmy w kolejnych minutach zdobyli bramkę, która da nam zwycięstwo oraz Alcho. Podejmuje Alcho rękawice, piłka w stronę trąbki, trąbka widzi wychodzącego Kidzikiewicza, do niego podanie, Kidzikiewicz walczy, jeszcze próba zagrania do piłki do Pietrzaka, Pietrzak, trąbka, teraz ma sporo miejsca trąbka, próba przerzutu tej piłki do na lewą stronę. Tutaj Pietrzak musi wspomóc kolegów w tym ataku. Pietrzak, jeszcze piłkę utrzymuje przy nodze Pietrzak, ale oddaje Lisakowi. Lisak, Pietrzak, ile zabawy w polu karnym. Dośrodkowanie, Dziukiewicz, kto to domknie? Góralski, oczywiście, że Góralski i Wao. Teraz Lisowski. Rejs. Wao, Kasolik. Góralski. Świetna piłka do Pasalicza. Pasalicz tutaj bez większych problemów. Pasalicz, Kidzikiewicz. Mamy gola na 1-0. Niestety nie. Niestety nie mamy gola na 1-0. Będzie zmiana. Pasalicz zejdzie. Wejdzie Mak. Wejdzie Łysiak za Bargiela. Gamrot za Trąbkę. Sendrowski za Góralskiego. I Kiedrowicz za Kidziukiewicza. Te zmiany mam nadzieję, że przyniosą zwycięstwo Wieczystej. No, mało brakowało, a Kidziukiewicz znowu był bohaterem tego spotkania, kolejnego spotkania w barwach Wieczystej. Tak, teraz mógł to Mak przejąć, odpuścił. No niestety, ale dało okazję do ataku Siarce. Teraz Lisowski, już Alcho pogubił się w swoich poczynaniach, jest dośrodkowany. Wieczysta walczy. A i tutaj piłka spada prosto pod nogi zawodnika w żółtych koszulkach. No właśnie, Lisak. Mamy sporo miejsca, Lisak. Zagranie do Łysiaka, Łysiak. Jest Kiedrowicz. Wypuszczenie tej piłki w stronę Gamrota mogło się podobać, ale no niestety nie było zakończone strzałem i tutaj musimy wracać, musimy znowu ustawić tę linię obrony. Jest Kasolik, tym razem Kasolik. Bardzo dobry powrót naszego zawodnika, ale walka Fereta do końca z Alcho. Alcho gubi się troszkę w tych podaniach drużyny przeciwnej w pole karne. No i teraz Wieczysta ma szansę w końcu do zdobycia kolejnej, pierwszej bramki, a kolejnej w tym sezonie bramki. Pietrzak, tym razem Pietrzak się nie myli. Zejście do środka, Gamrot. Dobra piłka w stronę Saka. 50 minuta, 91, Wieczysta. Tym razem remisuje z Siarką Pałęgorzec. Tutaj bardzo dobry mecz Siarki, troszkę gorszy mecz Wieczystej, ale no, musicie zrozumieć, te stroje zrobiły różnicę. To był 12 zawodnik, 13 zawodnik Siarki Tarnów Brzeg. Bardzo dobry mecz w wykonaniu Siarki. Słabsze spotkanie w wykonaniu Wieczystej. Mamy parę pytań i prosimy o komentarz do tego meczu. Ale tutaj wydaje mi się, że nie ma większych problemów. Powinniśmy bez większych problemów wygrać tą trzecią ligę. I tutaj dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że te kolejne spotkania to też tylko formalność. Nie wszystkie mecze będą nam się wygrać. Wiem, że tego
od nas oczekiwałby właściciel, ale tutaj no, liczy się ten awans. Liczy się ten awans. Mam nadzieję, że będzie w jak najładniejszym stylu. Dwa remisy, jedna porażka na razie. No i wieczysta goni, śrubuje rekord trzeciej ligi. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ten sezon jest jeszcze długi. Teraz mecz z Bełchatowem, ale tak jak mówiłem, cały czas będziemy szukać wzmocnień i tutaj musimy wrócić jeszcze do skautów. Wytyczne dla skautów. Zastanawiam się, dowolna pozycja, członek, talent. Okej, członek i talent. Zastanawiam się, czy tutaj nie zrobić jakiejś roszady, nie zrobić jakiejś roszady, nie zrobić jakiejś roszady, jeśli chodzi o ogólną rolę. Talent z potencjałem na pierwszy skład, talent, członek. No może tak być, ale może też głęboki skład. Tutaj szukajmy wzmocnień. Szukajmy wzmocnień. Ogólnie potrzebujemy, tak jak mówiłem, obrony. Tutaj będziemy starali się pozyskać na pewno wzmocnienie lewej strony. Tutaj Pietrzak potrzebuje zmiennika. Szukamy gwiazdy, szukamy młodego zawodnika za Pazdana. Szukamy młodego zawodnika za Pazdana. Młodego może być Jakumowicz, Dymytro, może być Baryla. Mógłby się Julian Hernandez, tutaj wydaje mi się, że spokojnie byłby gwiazdą, albo Marcel Kostli, prawa strona, ojojoj, wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze, więc przyjrzyjmy się mu bliżej. Ta prawa strona nie była przewidziana, Alcho może odejdzie, a Kostli zostanie zawodnikiem wieczystej. Zobaczymy, jak to z tego wyniknie. Na lewą stronę Mateusz Grudziński. No, jeszcze tutaj nie podjęliśmy tej decyzji. Marco Echman bardzo dobrze wygląda, jeśli chodzi o przyspieszenie, szybkość, skoczność, siłę. Gorzej troszkę, jeśli chodzi o odbiory piłki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dodamy go do listy. Szukamy dalej. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.